Szanowni Państwo, może zacznę od tego. Ja dziękuję Panu Prezydentowi za to, że te opinie spływały zarówno od Skarbnika, jak i od Pana Prezydenta bardzo szybko. Myślę, że to akurat było dla nas istotne. Chcieliśmy, żeby wniosek, ten projekt uchwały był kompletny, to znaczy z opiniami. Natomiast oczywiście my zdawaliśmy sobie zupełnie z tego sprawę, że te opinie będą negatywne. Co do tego nie mieliśmy wątpliwości. I nie dlatego, że ta uchwała jest niemerytoryczna albo niezgodna z prawem, bo proszę Państwa, ona jest zgodna z prawem. Ja konsultowałem tą uchwałę z prawnikiem i wiem, co powinienem wykreślić, chociaż jeszcze raz podkreślam to, co powiedziałem na początku. My mamy inne zdanie, że musieliśmy to wykreślić, ale to zrobiliśmy, żeby niepotrzebnie nie podnosić ciśnienia. Ale to zrobiliśmy. W każdym razie uchwała zgodnie z prawnikiem Urzędu Miasta, te pozostałe zapisy są zgodne z prawem i tego nikt nie zakwestionował. I myślę, że w tych opiniach też nie ma żadnej informacji, że coś jest nie tak. Więc ta kwestia jest dosyć istotna. Tak jak powiedziałem, wiedzieliśmy o tym, że będą negatywne, wiedzieliśmy już, że cały urząd będzie na nogach, aby negatywnie zaopiniować i zrobić wszystko, aby tą uchwałę zablokować. Dokładnie tak to się stało. Zresztą co do tego też nie mieliśmy wątpliwości. Ale mimo wszystko podejmowaliśmy wszelkie próby. Wszelkie próby do tego, aby rozmawiać, aby konsultować, aby korzystać z różnego rodzaju opinii. I do tej uchwały też korzystaliśmy z opinii prawników, nie tylko prawników Urzędu Miasta, ale także innych i samorządowców, którzy przygotowywali projekty uchwał o bardzo podobnej treści. O bardzo podobnej treści, więc wiedzieliśmy, że staramy się to robić, jak to tylko jest najbardziej możliwe dobrze. Natomiast, Szanowni Państwo, dzisiaj tak naprawdę to my nie wiemy o tym, kiedy Państwo zaproponują nowe stawki i jakie one będą. Nie wiemy nic. Nie wiemy, kiedy to się stanie. To tylko tak, może w przyszłości, w niedalekim czasie, szybko i tak dalej. Ale podobne zapewnienia mieliśmy w grudniu. Nikt tego nie wie. Bardzo proszę. Ja dziękuję Panie Radny za przekazanie. Więc ta kwestia. Co do deklaracji, Szanowni Państwo, no, jeżeli zapowiadacie zmiany w stawkach, to prawdopodobnie będziecie musieli też zmienić deklarację. Bardzo proszę pana. Więc proszę Państwa, to nie jest tak, że teraz my musimy też szybko deklarację zmienić. Co do wejścia uchwały w życie, zawsze możemy pójść na kompromis, gdybyście tego Państwo chcieli, gdybyście mieli dobrą wolę. Moglibyśmy zmienić, jeżeli chodzi o wejście uchwały w życie, zupełnie inny zapis, dokonać innego zapisu, innego terminu. Ale tak na zakończenie, niezależnie od tego, jak to dzisiejsze głosowanie się zakończy, ja bardzo serdecznie chciałem podziękować radnemu Tomkowi Tomaszkowi, który pilotował tą sprawę, który angażował się, który przez ten okres czasu szukał danych, szukał informacji, by tą uchwałę przygotować jak najlepiej. Ja w imieniu klubu, w imieniu tych wszystkich, którzy się pod tym pismem, tym wnioskiem, tym projektem podpisali, chciałem mu serdecznie podziękować. A Państwu też chciałem podziękować za to, że w tych konsultacjach, które były 28 kwietnia, wzięli udział, też za to dziękuję serdecznie.